Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz. Dlatego, że teraz chciałbym wam pokazać wieczorową porę w kurniku Kazika. Kurniki są już podświetlone. Zobaczcie. Jest taka godzina, nie wiem jak to będzie widać w kamerze, natomiast jest godzina 16:20. Jest już dość ciemno, nie jest jeszcze całkiem ciemno, ale widno nie jest wcale. Kurniki są już podświetlone. Na zewnątrz, jak widzicie, oświetlone są 4 kurniki, a wewnątrz 2. Oświetlony wewnątrz jest kurnik tutaj, gdzie urzędują zielononóżki. Oświetlony jest również kurnik Brunera i Hansa. Natomiast ten mały kurniczek, na którym widzicie te olbrzymie kury, w którym szefem jest biały kogut Jacek, który był wystawiony na licytację, ale na ten temat powiem wam w którymś z kolejnych odcinków. Ten kurniczek jeszcze nie jest w środku oświetlony. Jacek już zapewne poszedł spać. Zaskakująco szybko ten kogucik włazi do kurnika. Natomiast kury, jak widzicie, nie bardzo idą jego śladem. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Jacula już tutaj sobie siedzi. On ma tutaj grzędę, ale zauważyłem, że najbardziej lubi spać na tej półeczce. Sianko jest świeże, a raczej jest to słoma. Słuchajcie, dzięki temu, że wybiegi są oświetlone, kury pozostają o wiele dłużej na zewnątrz, chodzą sobie, jedzą. Ja najprawdopodobniej jeszcze za chwilę dam im coś do jedzenia. Jeśli się nie mylę, to zielononóżki poszły wczoraj spać około godziny 21, ponieważ zwykle oświetleniem w kurniku steruje programator, taki sterownik, natomiast wczoraj przełączyłem go na manual i zapomniałem o tym, więc światło było włączone do godziny 21 i kiedy zamykałem kurniki o godzinie 21, jedna z kur jeszcze była na zewnątrz. Ten kurniczek zawsze najszybciej, że tak powiem, chodził spać. Natomiast dzisiaj jest już oświetlony i zobaczcie, Simonka jeszcze wyszła, ale zobaczmy, co się dzieje w środku. Co się dzieje w środku? Kochinki siedzą już na górze. Do gniazda wszedł Kaziu, a tam zobaczcie, do kwoki wciskają się jeszcze kurczaki, chociaż kwoka wysiaduje już nowe jaja. To kurczaki, które notabene wykluły się spod tej właśnie kwoki. Ona jest dla nich mamą. Jeszcze do niej wchodzą, jeszcze się do niej pchają. Dziwi mnie to, jak ona jest cierpliwa, że ona ich nie wygania, bo normalnie kwoka, kiedy kurczaki osiągają pewien wiek, goni pisklęta, odrzuca je po prostu, kieruje się instynktem, a robi to po to, aby w spokoju wysiedzieć i wychować nowe pokolenie. Dzisiaj w tym kurniczku jedno jajeczko. Widziałem, że na gnieździe siedziała Simonka. Zobaczcie, jakie ładne pióro któryś z kogutów musiał zgubić. O. Jaje sobie na razie
sadzę tutaj. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Patrzcie, co tutaj się odstawia. I ta biedna zielononóżka powinna być na innym wybiegu. Ja ją teraz delikatnie spróbuję przerzucić do jej kurnika, bo jej miejsce jest w tamtym kurniku. Zobaczmy, jak wygląda sprawa tutaj, jeśli chodzi o jajka. Wow! Zobaczcie, jak dużo jajek w tym kurniku. Zaczęło się od jednego, zawsze były dwa, a dzisiaj są cztery, choć przypuszczam, że to jedno duże jest od tej zielononóżki, którą tutaj przed chwileczką przyłapałem z brunerem na małym co nieco, więc jaja już zabieram, konfiskuję je do kieszeni w bluzie. Kieszeń jest duża, więc są tam bezpieczne. Ktoś z Was prosił, abym powiedział coś więcej na temat tego oświetlenia LED. I zobaczcie, ja tutaj mam, aby pokazać Wam, są to tego typu listwy LED, już w obudowie takiej, która zabezpiecza całą listwę przed czynnikami zewnętrznymi. Tutaj też jest, z drugiej strony jest taśma samoprzylepna, natomiast ja wykorzystałem te otworki znajdujące się po obu stronach i przykręciłem to na wkręty. Co jest bardzo fajną rzeczą w tych listwach LED, to fakt, że podłącza się je bezpośrednio do sieci, czyli działają na 230 V. Możecie je kupić na Allegro. Jeśli nie zapomnę, to pod tym filmikiem w opisie umieszczę link do aukcji, na której kupiłem sobie te listwy LED. Jeszcze wykorzystam te, które mi zostały, wykorzystam tak, aby oświetlić tamte dwa kurniki wewnątrz. Natomiast przejdę teraz do kurnika zielononóżek po jajka. Tutaj, jak widzieliście, były cztery. U Bolka było jedno, czyli razem jest pięć. Zobaczymy, ile będzie tutaj. Tutaj jeszcze wysiaduje. O! Zobaczcie! Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ajam cemani na gnieździe. No to nie przeszkadzam. Słuchajcie, nie przeszkadzam. Strasznie mnie to cieszy, że cemani w końcu znosi jaja. Do tej pory nie byłem pewien, czy znosiła, czy nie. A teraz, jak widzicie, mamy tego dowód. Może to będzie jej pierwsze jajko. Kto wie? Więc zamykam tutaj drzwi w kurniku, a Was zachęcam do pozostania jeszcze kilka minut i pooglądania tego, jak wygląda życie w kurnikach Kazika wieczorową porą.
okej, moi drodzy, cieszę się, że mogłem pokazać wam moje oświetlone kurniki. Pozdrawiam wszystkich widzów, tych z kraju oraz tych z zagranicy, z Ameryki i z Afryki, z Azji i być może pingwiny na Antarktydzie. A tak poważnie, bardzo wam dziękuję za śledzenie kanału, za wszystkie komentarze, za to, że dzięki tym komentarzom wiem, że kręcenie takich materiałów ma sens, ponieważ niektórzy z was oglądają te filmiki chociażby po to, aby się wyluzować, zrelaksować po pracy. Kto by pomyślał, co, że oglądając kury w kurniku Kazika można się relaksować, przychodząc do domu z pracy. Tak więc jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.